Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, dzisiaj jest ze mną Futureczek. Cześć wszystkim. I znajdujemy się na jego serwerze, e, Futureczek serwer. tak? Tak się zwie? No, Futureczek, Futureczkowy Survival, mniej więcej. Oh, fuck, spadł, fuck! <laughs> tak, na no, dzień dobry, oczywiście muszę się zabić. I tak, kilka ogłoszeń, kilka zaproszeń na ten serwer dla was. E, Między tak, kilka ogłoszeń. Będę tutaj sobie grał, pogrywał. Na serwerze. na serwerze są gildie. Zapewne będę miał tutaj swoją gildię, do której będziecie mogli wszyscy dołączyć. Nie ma ograniczenia ani wiekowego, ani ilościowego co do, co do członków gildii. Dziwnie to brzmi członków, ale no, no, wiadomo o co chodzi, nie? Futu. <słukasz> No, i tak, i plan jest taki, że wybudujemy sobie tu jakąś gildię. Myślę, że jakimś zamkiem, i pytanie też jest: nie wiem, muszę porozmawiać z futem, z futu, z futem, z mieszalkę. Być może nie wykluczam tutaj też prowadzenia serii z zamków, które były zapowiadane u mnie na serwerze, ale jeszcze nie wiemy dokładnie na 100%, czy to się odbędzie, czy też się nie odbędzie. Jest taka nie, tak. nieustalona dokładnie, także nie męczcie o to. To jest po prostu taka rzucona propozycja, żeby nie. Tak było... rzucili, dokładnie, rzuciliśmy tak mięsem o sezamkach tutaj. I być może, być może tutaj powstaną. W międzyczasie to wiadomo, no chcę was zaprosić na ten, na ten serwer. Link, link do forum. Masz jakieś forum? No jest futureforum.pl tam... Tak, link do, link do forum podam w opisie i tak samo będzie podane IP jako adres. Do serwera również w opisie. Serwer jest na wersję 142, Premium. Także też błagam, nie męczcie się o żeby zrobić serwer non premium, co jest na dole. Okej, okay, no i jestem z powrotem. Coś mi się popieprzyło, jakiś crash wyskoczył. Nie wiem czemu. Oczywiście Minecraft. O czym ja to mówiłem? O sezamkach, tak? O sezamkach, o sezamkach. No, że nie wykluczamy tutaj, że będzie to też prowadzone. W międzyczasie, tak jak mówię, zabawa w gildie, jest to w sumie jedyny teraz serwer, na którym sobie będę grał, także znajdziecie mnie tutaj. No i cóż jeszcze, nie wiem, nie wiem też kiedy dokładnie ta gildia powstanie, być może dzisiaj, jeszcze wieczorem będziecie już mogli koło 22-23 dołączyć do tej gildii, a jeżeli jeszcze nie będzie, to też nie męczcie, że tej gildii jeszcze nie ma, na pewno ta gildia będzie. I tam myślę, że wyznaczę kilka zaufanych osób, które też będą mi pomagać w tej gili będą e, udzielać wszystkich informacji. No i myślę, że teraz jeszcze być może w Futu Wam będzie chciał coś dopowiedzieć. E, co nieco o. Au 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 au, au. No, Oczywiście mnie to musiał zabić. Durej, nie. Ten. Nie ma tak, e... dwa zgony w paru minutowym filmie. To tylko ja tak potrafię, także medale pewnie mi się będą znowu należeć. No, także nie wiem. Futu być może Wam coś jeszcze tutaj dopowie o serwerze dokładnie co i jak. No i oczywiście pamiętajcie, że adres w opisie filmu i, i możecie wbijać na serwer, siedzieć do woli ile, ile chcecie. No, dobra, to tak. Tak jak mówiłeś, wszystko jest w opisie, żeby, żeby później nie było pytań. Co do. Tutaj, jak, gdzie, się, gdzie się spawnujemy, to jest taki budyneczek. Tutaj mamy regulamin, także polecam przeczytać. Tu są wszystkie pytania wszystkie, pytania, wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania. Także nie zadawajcie też głupich pytań, no bo jest napisane, że za to jest kick Za takie pytania typu, jeśli chodzi o serię i tak dalej, i tak dalej, bo to są y, sprawy, które w ogóle nie dotyczą serwera. Aby ten serwer, czy przynajmniej ja ten serwer stworzyłem po to, żeby sobie z wami pograć, czy też wy chcieliście sobie ze mną pograć. Y, a, nie, a nie żeby odpowiadać na wasze pytania co do serii i tak dalej. No wiadomo, no raz mogę odpowiedzieć, ale nie 10 pytań w ciągu, w ciągu minuty. Nie? Także, żeby nie było takiego męczenia, to jest serwer, na którym chcemy sobie też pograć i tak sobie troszeczkę od tego wszystkiego odpocząć. Co do tego, co tutaj się znajduje, to ja teraz na swoim kanale zrobiłem filmik, gdzie wszystko wyjaśniłem, jeśli chodzi o komendy. I dzisiaj być może jeszcze nagram, jutro, jutro najprawdopodobniej wrzucę filmik dotyczący tego, jak... Po co są pieniądze, jak używać handlu, bankomaty i tak Także myślę, że to taka króciutka seria, takie coś chciałem zrobić, żeby wam wytłumaczyć dokładnie. Dlatego też to chciałem podzielić na dwa-3 odcinki, żeby, żeby nie oglądać całego na przykład 20-minutowego filmu, tylko taki, takie trzy krótkie. No to my jeszcze nie wspomnieliśmy o serwerowym testie, na którym możecie nas spotkać. Dosyć często siedzimy. Wczoraj zresztą obydwoje z futereczkiem siedzieliśmy. Myślę, że bo pośmialiśmy się trochę, co nieco. Nie, no nie. trochę. Żeby było ciekawie. Także kto ma ochotę z nami porozmawiać wieczorem, czasami spokojnie może wbić na TSA. Tam znajdziecie mnie, znajdziecie futu i całą masę jeszcze ludzi, z którymi możecie się pogadać, pokłócić się i tak dalej. I nie przejmujcie się tym, jakby serwer, jakby serwer TeamSpeak wywalił raz na jakiś czas, bo to są błędy tej wersji Teamspeaka. Muszę jeszcze pogadać tam z administratorem, którymi ten. Team Teamspeak udostępnił. Także raczej to jak najszybciej spróbujmy się naprawić, także nie, nie zniechęcajcie się do tego, jeśli, jeśli wywaliłoby was raz. No i tak, jeszcze jedna ważna sprawa, bo tego nie powiedzieliśmy. Serwer jest póki co jest 65 slotów. Zobaczymy jak będzie dalej, ale myślę, że tyle na razie wystarczy. No jest, jest 17 i, i, i serwer pełny nie jest no może dlatego, że jeszcze nie było takiej, jako takiej dużej reklamy. Jest 42 graczy na 65 także jest okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Ja to powiedziałem w swoim filmie, ale teraz właśnie do mnie ludzie piszą. Nie pytajcie o rangi moderator, administrator te sprawy. Nie. Póki co rekrutacja jest zamknięta, całą ekipę mamy już przydzielone wszystkie rangi są, także, także nie potrzebujemy moderacji. Ja rozumiem, że niektórzy się nadają i że naprawdę chcieliby pomóc, ale mm, czegoś takiego nie potrzebujemy. Jeśli ja będę coś takiego potrzebował, typu budowniczy czy gdzieś taki, to na pewno gdzieś pojawi się takie ogłoszenie, na pewno się o tym dowiecie. Yy, tak samo jeszcze jak już jesteśmy przy tym temacie, ja też powiem, yy, ja nie posiadam tutaj żadnej zbytnio rangi yy, moderatora, administratora. Także ja tutaj nie mam takich uprawnień jak u siebie na serwerze. Także nie mogę y, władać tutaj e, robieniem różnych, nie wiem, działek i tak dalej, jeżeli ktoś by tam wyskoczył, żebym mu dał działkę czy coś. E, Fuckend wchodzą wchodzę we mnie. <coughs> Także e, te sprawy musicie kierować do załogi, do administracji serwera. Jak zresztą widzieliście, e, ja mam rangę. E, partnera, czyli osoby, która wspiera ten serwer i, i, i pomaga futureczkowi. Nic, nic poza tym nie mogę tutaj więcej zbytnio robić. Mogę sobie ewentualnie włączyć tylko tryb latania, że mógł ewentualnie coś w miarę szybko nagrać lub się gdzieś przemieścić za pomocą teleportacji. Nie mam zbytnio dostępu do większej ilości komend, żeby wam pomagać czy coś. No, to by było chyba tyle. No tak, tak, jak powiedziałeś, działek żadnych nie ma typowy survival. Są jedynie komendy. Home, set, home. No i gildie. Jak tworzyć gildie? Póki co wyłączenie, wyłączone jest zakup rangi VIP, ale Dirt być man. może, być może co? Dirtman. Póki <laughs> co jest wyłączone, ale jeszcze może dzisiaj, może, może jutro zrobimy, żeby tą rangę jednak dało się kupować bo tam e, takie drobne problemy mieliśmy, ale to myślę, że da się, da się zrobić. E, no i to by było chyba tyle. Więc mówię, żeby założyć gildę trzeba mieć rangę VIP. Dołączyć do gildii może każdy, także póki i co e, ci gracze, którzy, którzy zdążyli zakupić rangę VIP. E, no mogą, mogą to, mają już na pewno te gildie założone. E, tak więc możecie ich męczyć o to. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa grup świnki chrumki, chrumczyńskiej oraz kurki jajecznej. Kto oglądał, ten wie, naprawdę, tak aż mi się smutno zrobiło. A... Także cóż, ja jeszcze przypominam swoją gildię, założę myślę, że dzisiaj jeszcze w późnych godzinach wieczornych, bądź nawet i nocnych. <laughs> Także gdy tylko utworzę gildię, to na pewno na swoim Facebooku podam, że gildia została utworzona i będziecie mogli powoli sobie do niej dołączać. Wedle uznania. Mam nadzieję, zdaję sobie też sprawę z tego, że ta gildia może być jedną z największych gildii na serwerze, ale mam nadzieję też i zachęcam inne osoby, żeby dołączały też do innych gildii, nie tylko do mojej, bo wiadomo, wtedy nam to usprawni przyjemność zgrania. No i no właśnie co do, co do tej rangi, moderator, właśnie ktoś do mnie napisał że chciałbym zostać moderatora, bo na innych serwerach sprawuje się bardzo dobrze i tutaj też mogę spróbować przez U Otwarte i to właśnie skreśliło jego wszystkie szanse. Dobrze. Dlatego, no. Muszą, musicie uważać, co piszecie i jak piszecie, także to też się liczy. Myślę, że żeby też nie zachowywać hamsko na tym serwerze, czyli żeby jakieś tam kury Kurki nie leciały i tak dalej. Jajeczne. Jajeczne. Dobra, to cóż, zapraszam na serwer. Link do opisu. Do, 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 link do opisu. E, adres serwera w opisie. Informacje na bieżąco też na moim Facebooku będą się pojawiać z serwera. Myślę, że jakieś eventy, które będzie Futu, e, futu oferował na swoim serwerze, będą też się pojawiać e, na moim Facebooku, też będę informował was. No i pewnie czasami też coś nagramy jeszcze e, stąd. Aha, no i właśnie o tym. Co jeszcze nie powiedziałem, jak założymy tą gildię i tak dalej, ja przymierzałem się do nagrywania czegoś takiego. Ci co wiedzą i śledzą mojego Facebooka, to wiedzieli Minecraft z widzami. To właśnie by się odbywało tutaj na tym serwerze. Na tym serwerze byście mogli sobie spokojnie ze mną pograć razem. Bez też jakichś, nie wiem, ograniczeń, że nie rozmawiamy Czy coś, byśmy rozmawiali na, na tym spiku. No, no, i to by było chyba, y, chyba wszystko, bo no, tak chyba myślę, że. chyba, tak, chyba tak. Z takich większych, większych, bardziej informacji, bo tak, także chyba wszystko. Gdyby jakieś coś nowe info powstało, to będziemy na bieżąco informować na Facebookach naszych i, i na naszych pewnie kanałach. No, dokładnie, także. No. Chyba, chyba tyle, nie? No, chyba już, tyle. Już, więcej, już więcej nic nie mamy do powiedzenia. Jeśli chodzi o tę sprawę u mnie mówię, pojawi się jeszcze z, może jeden, może dwa, może jeszcze dwa odcinki z tej takiej króciutkiej serii, jeśli chodzi o jak, jak tutaj, co, co robić na tym serwerze, o co chodzi. I No i tyle. Także, także ja wam dziękuję za, za wysłuchanie mnie. I mnie. I, i mnie. I mnie. Znaczy, co? Widzimy się na serwerze pewnie później. No, mam nadzieję, że wejdziecie. <laughs> no właśnie. Dobra, to trzymajcie się. No i papa. Pa, pa.